Siemaneczko, z tej strony MTX i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, witam was w kolejnym poradniku i dzisiaj pokażę wam, jak ulepszyć sobie Discord, więc jeśli takie typu materiały wam się spodobają, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na Discorda, Instagrama i co? Zapraszam was do oglądania. Pewnie się zastanawiacie, MTX, jak ulepszyć Discorda? Więc już wam mówię. Do tego, żeby ulepszyć swojego Discorda, potrzebujecie ważnej aplikacji, którą nazywa się Better Discord. Oczywiście wszystkie linki potrzebne do ulepszenia Discorda znajdziecie w opisie. Tak samo dam wam do tego link w opisie, od razu was przekierowuję na tą stronę. I już wam pokazuję bez zbędnego przedłużania, co trzeba zrobić. Więc jeżeli zrobicie wszystko po kroku, tak jak ja, to musi na pewno wam zadziałać, więc obserwujemy dokładnie i oglądamy. Więc tak, jak już przejdziecie na tą stronę z linka, w opisie oczywiście, to klikamy sobie download, przekierowuje nas na tą stronę. Tutaj nic nie patrzycie, was tylko będzie obchodzić Redesignet Installers V1.0.3. I tak, i z tych linków, tych czterech, wybieracie drugi. I o co już wam też od razu powiem, o co tutaj chodzi. Ten pierwszy banner BD Mac ZIP, to tutaj jest do osób, które mają komputer z Maca, czyli ten iOS. Drugi banner BD Windows XE, czyli tutaj chodzi do osób, które mają komputer z Windowsem, a te dwa ostatnie, ja tego nie ruszam, bo nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja wam radzę też tego nie ruszać, ponieważ nie wiem, o co tu chodzi. Ja tego jeszcze nie próbowałem, więc wy tego nie pobieracie. Tych dwóch ostatnich nie pobieracie. Was interesują tylko te dwa linki. I teraz tak, żebyście nie pobierali dwóch tych samych. Osoby, które mają Maca, to tylko pobierają ten link. Osoby, które mają Windowsa, pobierają tylko ten link. Więc, no ja mam Windowsa, no to ja pobieram sobie ten. Ja oczywiście tego nie będę robić, no bo ja już tu mam wszystko zrobione, więc klikacie to i wam się pobiera to tam, gdzie wy wybraliście, czyli ten folder, przepraszam. I tak, ja sobie już przechodzę do folderu i tak, w moim przypadku jest to mój komputer nowy e-Downloads. I tak, tutaj już mam tą aplikację Bandek BD Windows. I tak, ja wam pokażę, jak to się instaluje. Otwieramy sobie, wyskakuje nam takie coś. Agar bierzemy i tutaj bierzemy installer bandage BD. Ja tego oczywiście nie będę robić, no bo ja już to zrobiłem, więc jak wy to klikniecie, to wam jeszcze raz coś wyskoczy, żeby wybrać folder, w którym którego wy chcecie, żeby to wam się zainstalowało. Ja proponuję zrobić tak, jak tutaj ta aplikacja proponuje, ponieważ jak ja chciałem sobie zmienić na inny folder, to po prostu mi nie działało, więc ja proponuję installer i po prostu robić next, 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 next i wtedy dobra, wiecie co, może wam pokażę, bo później będziecie mi ten pisać w komentarzu, a coś mi nie działa. Klikamy, to w sumie tak bym musiał wam pokazać, klikamy sobie to, znaczy o, tutaj sobie wybieramy, no ja mówię, ja chciałem sobie wybrać, no to mi po prostu no nie działało, nie wiem czemu, nie chciało mi się w ogóle zainstalować, no ale to już mniejsza o większość. Jeśli już sobie wybierzemy, no może u was będzie działać, jeśli tu sobie wybierzemy to browse i tam sobie wybieramy, jeśli tu nam będzie już wszystko będziemy mieli, to klikamy install to stable, no i wtedy bierzemy install, dobra, ja może to zrobię, już nam to zrobiło i teraz w tym momencie odświeża nam Discorda. Tutaj nie ma znaczenia, czy będziecie już mieli odpalonego, czy nie. To nie ma znaczenia, bo i tak wam jeszcze raz to weźmie, ten odtworzy, więc tutaj nie ma znaczenia. Ja tam już miałem go odpalonego, więc ja w sumie też tak proponuję zrobić, żeby już mieć włączonego i wtedy przychodzi do pobrania tej aplikacji i później instalowania. Gdy już wam się
Discord odtworzy, tak zwany odświeży, to możemy sobie EX sobie po prostu zamknąć. I teraz jest drugi etap, czyli gdy tu już mamy Discorda naszego na serwer, no ogólnie Discorda włączonego, no tu widzicie akurat jest mój, co serdecznie Was zapraszam, link w opisie. I tak, i teraz o co się rozchodzi, co trzeba zrobić, żeby ulepszyć. Przechodzimy do drugiego linku w opisie, którym jest Better Discord Library.com TMS. Oczywiście ten link już będziecie mieli, już Was od razu przekierowuję tutaj. I tutaj mamy, jak to powiedzieć, motywy skórki do naszego Discorda. I tutaj sobie po prostu spośród tych wszystkich wybieramy, no, która nam się podoba, która chcielibyśmy sobie ten wybrać. No akurat na obecną chwilę, no jak widzicie, jest tylko tyle, nie ma więcej. No myślę, że i tak każdy znajdzie coś no dla siebie. Oczywiście tutaj trzeba wspomnieć, to jest wszystko darmowe, za te skórki, te motywy nie płacicie nic. I teraz Wam pokażę, jak to trzeba zrobić, żeby działało. Dobra, ja sobie może jakąś wybiorę. Może będzie w sumie to ta. I tak, klikacie tutaj, jak widzieliście. Klikamy po prostu tutaj na to zdjęcie, na ten obrazek. I tu już mamy cały ten podgląd, jakby nasz Discord wyglądał. Jeśli tutaj ten obrazek Wam się podoba, no to klikacie po prostu download. I Was tak przekierowuje, tym się nie przejmujecie. To się pobiera. Jak widzicie, ja już mam pobrany Elysia Theme CSS. I jak widzicie, Elysia też, czyli wszystko działa. Więc to sobie możemy zamknąć. Przepraszam. I teraz wchodzimy tu, gdzie nam się pobrało to ten motyw. No, w moim przypadku jest to w tym samym miejscu, w którym jest, mam pobraną aplikację, czyli no cały tym tutaj, w tym folderze. I tak, co tutaj teraz się rozchodzi? Jak widzicie, tu mam folder otwarty, ale do tego zaraz przejdziemy. Z tym nic nie robimy. Tak jak się pobrało, tak macie. I teraz przechodzimy do Discorda. Klikamy tutaj na dole, czyli ustawienia użytkownika. Jak widzicie, czyli ta nasza aplikacja, czyli Better Discord, jeśli tam źle coś mówię, no to przepraszam. I tu już mamy już całą tę aplikację. Tutaj nigdzie nic nie wchodzicie, nic nie zmieniacie. Tu wszystko mamy tak, jak jest. No tu wszystko nic nie zmieniacie. Tu są pluginy, ja tutaj nic nie mam. Nas interesuje TMS, ten folder. Tylko i wyłącznie ten. Jak widzicie, tu są moje zainstalowane, że tak powiem, te skórki, te motywy, ale u Was nic to nie będzie. Nic, dosłownie nic. Czyli na górze wchodzicie w to, TMS Open, czyli ten tutaj macie TMS, tu klikacie Open TMS Folder i wtedy, jak to klikniecie, przekierowuje Was do całego tego głównego folderu, w którym musicie zainstalować, znaczy przełożyć po prostu te skórki, czyli tutaj macie, no tu już mam, czyli ten cały ten Discord, czyli jak mówiłem, to otwieramy, czyli klikamy po prostu na ten Open Test Folder i po prostu Was przekierowuję tutaj. Wy tutaj nic nie będziecie mieli, no bo wiadomo, jeszcze sobie nic tutaj nie macie. I tak, i po prostu tu, gdzie mamy już pobrany tą skórkę, ten motyw, bierzemy i po prostu sobie tak przeciągamy i już mamy. Tutaj ja sobie to usunę, nie wiem czemu tak mi to zostaje, ale tutaj to nic nie szkodzi. Po prostu bierzemy i przesuwam jak typy nic do tego. I po prostu sobie możemy na spokoju sobie wziąć i zamknąć. To oczywiście tam będziecie mieli zamknięte. I tak, ja wtedy biorę tak, TMS i teraz szukam, o, tu mam Elysia. No wy będziecie mieli jedno, no bo zależy też, ile wy sobie wgracie. No aktualnie u mnie jest tyle, ale jeśli wgracie sobie jedno, no to wiadomo, będziecie mieli jedno. Jak to zadziała? Po prostu klikamy sobie tu i już. I już mamy zmieniony, ulepszony Discord. Proszę bardzo. I już jest zmieniony. Widzicie? Wszystko gra, gitara. Wszystko jest ładnie pozmieniane.
Jeszcze dla uwagi, jak widzicie, jest jeszcze RGB, czyli nam ładnie zmienia kolorki, czyli też to jest jakieś fajne urozmaicenie. Jak widzicie, nazwy kategorii kanałów, widzicie, ładnie mi się tutaj RGB działa. Już wam powiem, że na wszystkich te RGB nie działa, już wam pokażę na przykład na przykładzie moich. Jeśli będziemy chcieli na przykład sobie po jakimś czasie zmienić, to wchodzimy właśnie jeszcze raz tutaj, czyli ustawienia użytkownika, TMS, i musimy sobie tak wyłączyć i wtedy będziemy mogli sobie tak open folder i tam wtedy poprzenosić, tak jak wcześniej to wam pokazywałem. Ja na przykład mam jeszcze takie. O, widzicie, i tutaj już nie ma RGB, więc nie każdy motyw, nie każda skórka ma motyw, więc ten motyw tego RGB, więc no tutaj się no, będziecie musieli, jeśli byście chcieli takie RGB, jak było na tym, co właśnie na filmie sobie zrobiliśmy, gdzie ta Elisia tutaj. Jeśli byście chcieli, no to byście musieli, no byście musieli troszkę pościągać tych skórek, tych tych motywów, żeby no po prostu trafić sobie na te RGB, ale jak mówię, wszystko jest za darmo, tutaj nic nie płacicie. No i myślę, że no skorzystacie sobie z tego tak zwanego ulepszenia. Jak powiedziałem, całe te wszystkie te linki będziecie mieli w opisie. No i jeśli zrobicie wszystko tak jak ja na filmie, to wam na pewno będzie musiało wszystko ładnie zadziałać. No i co? Ja już myślę, że to będzie na tyle. Jeśli materiał wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i co? Ja się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć! A jeszcze wam zapomniałem, tak na koniec wam powiem, zapomniałem wam powiedzieć, że każdy motyw, każda skórka ma swoje inne ustawienie. Na przykład jak jesteście w kilku serwerach, dołączyliście do kilku serwerów, macie swój i jeszcze do kilku dołączyliście, to każda skórka, każdy ten motyw ma swoje ustawienie Discordów. Na przykład ten, co pobraliśmy na filmie, to on ma tu na przykład na górze, a niektóre mają... wam szybko pokażę, bo zapomniałem wam na filmie powiedzieć. Na przykład jak ja sobie wybiorę, o, na przykład to Halloween, akurat kolejną zobaczycie moją. O, tu widzicie, niektóre mają tutaj, tak o. Więc na to też zapomniałem wam powiedzieć. I tak samo jest z użytkownikami. Tu na przykład macie tak, a na przykład jak ja mam pobrane to co na filmie, to widzicie, to jest inaczej troszkę. Tu się wam wyświetla, więc na to też musicie zwrócić uwagę, więc za to wam zapomniałem powiedzieć na filmie, żebyście później mi nie pisali, że gdzie są wszystkie te moje Discordy, gdzie są moje te serwery, których dołączam, albo gdzie są ci użytkownicy, więc to jest taki tylko po prostu bonusik na koniec filmu, bo zapomniałem wam powiedzieć na filmie, więc przepraszam i trzymajcie się, cześć!